Witajcie, Kościele. Króciutko chciałabym się podzielić takimi przemyśleniami a propos świąt, które się właśnie zbliżają. Cieszę się, że jestem tutaj dziś, bo o mało nie dotarłam, a to dlatego, że jak pewnie część z Was wie, służę w ramach Gospel Joy i wczoraj o 7 rano wyjechaliśmy na koncert, który trwał ponad 5 godzin i bardzo późno wróciliśmy po północy, potem północy nie przespałam, bo myślałam o tym koncercie i no ledwo tu stoję. Ale chcę się podzielić krótko jedną myślą i do tego koncertu jeszcze wrócę, bo tam się wczoraj zadziało coś ważnego. To był taki świąteczny koncert w centrum handlowym, pomiędzy robieniem zakupów. Jeszcze do tego wrócę. Chcę opowiedzieć o tym, że kiedy w 2008 roku zaufałam Bogu, powiedziałam Bogu, zrób z moim życiem co chcesz, zmieniło się moje nastawienie do świąt Bożego Narodzenia. Wcześniej bardzo też je przeżywałam, ale chyba miałam takie poczucie, że zwłaszcza przez ten czas Adwentu i potem, że samo święto, zwłaszcza Wigilia w Polsce, to jest takie wydarzenie bardzo huczne, że oczekuję na kolejne narodziny Pana Jezusa. Kiedy się nawróciłam, kiedy zaufałam Bogu, zrozumiałam, że ja nie oczekuję na kolejne narodziny Pana Jezusa, bo ani to w grudniu, ani to w tym roku, tylko ponad 2000 lat temu, że Bóg już przyszedł do człowieka, że to już się stało i że te święta są tylko taką chwilą, żeby być może ponownie, kiedy w ciągu roku nie mamy na to czasu albo myślimy o tym w inny sposób, żeby wrócić do tego faktu, że Bóg przyszedł do nas i że chce też narodzić się w sercu każdego z nas, tak jak Darek dziś na początku powiedział. Jest taki fragment w Ewangelii Mateusza, to jest sytuacja, kiedy anioł przychodzi we śnie do Józefa, gdzie jest napisane, oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy Bóg z nami. Ja ostatnio bardzo dużo myślę o tym fragmencie, a jeszcze bardziej o tym, że Bóg dał sobie na imię, czy nazwał się między innymi Emmanuel, czyli ten, który jest z nami. Pokazuje mi to dwie rzeczy. Po pierwsze, że Bóg naprawdę jest z nami, że Bóg przyszedł na świat, aby być w życiu człowieka i to każdego człowieka. I jeśli tylko zaufaliśmy Jemu, jeśli oddaliśmy Bogu swoje życie, jeśli przyjęliśmy to, kim On jest, to On jest z nami i my możemy się tego uchwycić i każdego dnia, nie tylko pod koniec grudnia, możemy się tego trzymać i każdy dzień przeżywać z Bogiem, który jest przy nas. Ale po drugie, i to chyba motywuje mnie jeszcze bardziej, ale też wynika z tego pierwszego, skoro Bóg jest ze mną, to chcę być też w życiu ludzi, którzy są dookoła mnie. To między innymi oznacza, że Bóg chce być w życiu tych, którzy jeszcze Go nie znają, czyli na przykład w życiu moich bliskich, mojej rodziny. Święta są takim ciekawym czasem w Polsce, kiedy mimo szału prezentowo-jedzeniowego jeszcze gdzieś trochę się o Bogu mówi, albo przynajmniej jest jakieś poczucie, że jeszcze są to święta związane z Bożym Narodzeniem. W moim domu akurat o Bogu się nie mówi za dużo, ale zawsze modlę się o to, żeby te kilka dni szczególnie wykorzystywać, ja to nazywam, na wbicie szpilki wszędzie, gdzie się da. Czyli jak tylko pojawia się minimalna przestrzeń, czasem to są naprawdę no, jakieś zdanie, ktoś rzuci jedno, minimalna przestrzeń na to, żeby wbić taką szpileczkę i zwrócić uwagę moich rodziców, mojego rodzeństwa, moich bliskich na to, że te święta nie są o jedzeniu i nie są o prezentach i nie są o szale świątecznym, ale są o tym, że Bóg chce być blisko każdego z nich. Staram się wykorzystać każdą taką chwilę i wiecie, to się udaje. Chcę nas zachęcić do tego, żebyśmy skorzystali z kultury, w której żyjemy i z takiego przywileju, że jeszcze święta Bożego Narodzenia w naszym kraju są obchodzone, zwłaszcza jeśli żyjemy w niewierzących rodzinach, czy jeśli jesteśmy jedynymi wierzącymi albo nielicznymi, żeby wykorzystać ten moment nie tylko po to, żeby dołączyć do kupowania prezentów i spożywania dobrych rzeczy, ale żeby mieć taką wrażliwość na to, że
Bóg tak samo jak przyszedł do nas, przyszedł do tych ludzi. I my być może Boga już znaleźliśmy, poszliśmy za Nim, a nasi bliscy cały czas Go potrzebują. Żebyśmy w każdej chwili chcieli im także okazać miłość, którą Bóg ma dla nich. Chcę wrócić do tego koncertu z wczoraj, bo to był, ja się śmieję, 5-godzinny koncert. Przez 5 godzin o pełnej godzinie na 15-20 minut wchodziliśmy na scenę i dawaliśmy krótki koncert. Po nas występowali też inni artyści, co ciekawe, grali piękną muzykę, nikt się nie zatrzymywał, żeby tego posłuchać, żeby zobaczyć. My robimy jakieś tam show, bo nas jest 20 osób na scenie. Zatrzymywało się, słuchajcie, mnóstwo ludzi. Myślę, że około 80-100 osób za każdym razem, którzy przypadkowo przechodzili tamtędy i usłyszeli muzykę. Zatrzymywali się w tym szale zakupów. My oczywiście śpiewaliśmy muzykę gospel i jak to zwykle między utworami trochę wyjaśnialiśmy, co to jest gospel, co to znaczy dobra nowina. Między innymi dzieliłam się tym, że to są święta o Bogu, który nazwał się Emmanuel i który przyszedł do nas i który chce być z nami. I wiecie, mimo że to była galeria handlowa i ludzie byli zabiegani w szale prezentowym, mieliśmy kilka rozmów po koncertach. Ludzie przychodzili do nas i byli naprawdę poruszeni tym, co tam usłyszeli i zobaczyli. I pomyślałam sobie po tym wydarzeniu, które nie było łatwe, bo 5 godzin śpiewania w innym mieście, trzeba tam było dojechać, mnóstwo godzin w jedną, w drugą stronę, że warto to robić, nawet występować w centrum handlowym, bo ludzie są spragnieni Bożej miłości i my mamy wielki przywilej, żeby im powiedzieć, Bóg jest tym, który przyszedł na świat właśnie dla Ciebie, właśnie dlatego, że to my Go potrzebujemy, nie po to, żeby, nie wiadomo co, zaspokoić swoją potrzebę. Nie, to my potrzebujemy Boga. I On już przyszedł. On w dodatku przyszedł z konkretnym celem, po to, żeby później oddać swoje życie i zmartwychwstać i rozprawić się z naszym grzechem, z naszą słabością. To jest wielki przywilej, z wielką radością. Wczoraj mówiłam o tym na tych koncertach i życzę sobie i Wam, żebyśmy w te święta wbijali szpilkę, gdzie się da i pokazywali ludziom miłość, którą Bóg ma do nich. Dzięki.